Przede wszystkim myślę, że mamy teraz znacznie poważniejsze wyzwania. I mówię tutaj o bezpieczeństwie. I tak widzę, że pod to bezpieczeństwo wygodnie jest podpiąć wszystko. Nawet wprowadzenie euro miałoby nam rzekomo poprawić bezpieczeństwo. Myślę, że to jest bardzo niepoważne stwierdzenie. Nie da się ukryć, że integracja europejska jest w dużym stopniu realizacją interesu narodowego niemieckiego. Połapali się w tym Anglicy, Wielka Brytania wycofała się z Unii Europejskiej. I ten przykład wprowadzania euro rzeczywiście wielu państwom się odbił czkawką. Ja tak troszkę bardziej znam, jakby miałem kontakt na Słowacji, kiedy oni wprowadzali euro, no to po prostu te ceny poszybowały niebotycznie. I no to nie jest. To nie jest za pomocą czarodziejskiej różdżki zmiana ekonomii. My naprawdę powinniśmy dbać o to, żeby polska gospodarka lepiej funkcjonowała, żebyśmy się zbliżali do Zachodu w zakresie tego, jaka jest wartość wypłaty w relacji do tego, co można za to kupić. I tutaj to są najistotniejsze rzeczy do osiągnięcia, żeby nasza gospodarka była efektywna, żeby koszty pracy były niskie, a zabawa w ryzykowanie wprowadzania euro w tej chwili nie jest poważną propozycją. Myślę, że tutaj szkoda o tym rozmawiać. Pani redaktor była łaskawa wejść mi w słowo dokładnie w momencie, w którym chciałem rozwinąć, że nazywamy się Konfederacja Wolność i Niepodległość i właśnie między innymi własna narodowa waluta jest instrumentem finansowym, stanowi o polityce finansowej i fiskalnej państwa i my nieprzychylnie patrzymy na przekazywanie większej niż do tej pory kompetencji naszych państwowych, narodowych do Brukseli. Także Konfederacja zdecydowanie będzie tutaj ten temat zwalczać.